Wojciech Jurek, dawno niewidziany w naszych stronach, a już na parkiecie Hali Rekordu na pewno w ogóle. Co słychać u Wojtka Jurka? No tak, na pewno dawno niewidziany. Teraz gram za granicą w drugoligowym Fram Larvik. Przeniosłem się do Norwegii z Olympii Elbląg. A w kraju na okoliczność świąt i Nowego Roku zapewne? Tak, w kraju teraz mamy wolne 3 tygodnie, wracamy do treningów 6 stycznia. Jak podoba się gra w turnieju Rekord Friends Cup? Tak, na pewno gra się podoba, poziom jest wysoki, drużyny są mocne, szczególnie znam tutaj kilku chłopaków z Rekordu, myślę, że poziom jest naprawdę przyzwoity. Ten turniej wpisał się już taką, można powiedzieć, w kalendarz bielskich imprez. Większość zawodników już w połowie roku się mnie pyta, czy ten turniej na Rekordzie się odbędzie, jaka data. Dobijają się do nas dobrodzieje, także z roku na rok myślę, że jest coraz lepiej. A propos dobrodziejów, kto w tym roku w szeregach sponsorskich? No niezmiennie jest z nami pan Janusz Szymura z firmą Rekord Systemy Informatyczne. Po raz pierwszy dołączył do nas Urząd Miasta Bielsku-Białej. Jest z nami Grupa Technologiczna PL jak co roku. Pierwszy raz jest z nami Kląski z wypuszczalni na Dębowcu. Partnerem jest NaviBlue i Ania Bryła. Twoja koszulka PL Łukasza Lekkiego i partnerzy medialni Ukraińka Beskidzka, Beskidzka 24, bielsko-biała.pl, Sportowe Beskidy, Dziennik Zachodni i niezawodny Rekord TV. Jak widać po wyczynach wojskowych forma nadal dopisuje. Wojciech Łysoń, dawna gwiazda spadających gwiazd? Tak, dawna gwiazda spadających gwiazd, tak. Oczywiście, no forma musi być cały czas. Intensywnie przygotowujemy się zawsze do tego turnieju. Spotykając się, grając tutaj na obiektach Rekordu. Ale głównie liczy się w takim turnieju dobra zabawa, spotkać się właśnie z chłopakami. Jak na razie idzie nam bardzo dobrze, teraz gramy w półfinale, więc myślę, że będzie. No jest w składzie Piotrek Szymura, jest Łukasz Mentel, jesteś ty, czyli filary pierwszego składu mistrzowskiego Rekordu. Tak, pierwszego mistrzowskiego składu Rekordu jest filar. Fajnie się gra, fajnie powspominać, jakieś pograć te fragmenty gry. Więc naprawdę jest fajnie, fajnie spędzić czas tutaj na Rekordzie. A co powiesz o konkurencji, poziomie? Oj, konkurencja jest z roku na rok dla nas chyba coraz cięższa. No, to są chłopcy głównie, którzy cały czas gdzieś grają, prawda, w klubach, więc wybiegani przede wszystkim. No, nam jednak tej pary troszeczkę brakuje. Ale uśmiech jest. Uśmiech jest, no zawsze musi być. Lewa i prawa noga nie zapomniały, jak to jest grać w futsal na parkiecie hali przystartowej? No, powiedzmy, że może nie zapomniały, natomiast fajnie, że jest taka inicjatywa przez Łukasza, że możemy się tutaj spotkać, wszyscy zagrać na hali w fajnym turnieju, miłej atmosferze i powspominać te lata, które tutaj większość osób, która tutaj gra, spędziła. No i przy okazji kilka akcentów również pierwszoligowych, bo i twoja obecność, Bartka Jarocha, Michała Bojdysa. No tak, dostaliśmy zaproszenie tutaj od Łukasza do drużyny z Bartkiem i stwierdziliśmy, że to fajna zabawa, fajne odłączenie, że tak powiem, od tego prawdziwego futbolu i cieszymy się, że możemy tutaj być. Jak widać po postawie w turnieju Rekord Friends Cup, trzecioligowcy nie próżnują i całkiem radzą sobie na parkiecie. Tego się nie zapomina, panie Tadku. No udało się nam wybrać bardzo fajną ekipę, chłopcy trzeciej ligi. No, myślę, że tą formę, którą mieliśmy na trawie, staramy się zademonstrować również i na hali. No nie zapomniałeś, jak to się grywało w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, prawda? No jak wspomniałem, tego się nie zapomina. No bardzo fajna inicjatywa Łukasza Biela, gdzie możemy sobie tak naprawdę większość z nas, jak tak popatrzeć na zawodników, to większość nie ma drużyny, w której
składzie, w której nie ma medalisty Mistrzostw Polski. Także fajnie, że taka inicjatywa, możemy sobie przypomnieć tak naprawdę stare znajomości i to, że jednak potrafimy grać na futsal, bo poziom turnieju jest naprawdę wysoki. A skąd pomysł na oryginalną nazwę zespołu, która w skrócie brzmi FC Three Giants? Powiem tak, że odbyło się głosowanie, ale no chyba coś w tym było, żeby pan speaker miał troszeczkę problemów. Zemsta na speakerze, jak rozumiem. Speakerze, dokładnie, tak to możemy podsumować. A pomysłodawcą był Seweryn Caputa, kapitan drużyny. Zdecydowanie Seweryn Caputa.